Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Patryk Panaszczuk i jestem członkiem Stowarzyszenia Młodzieży Patriotycznej w Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenia Patria Fidelis. Chciałbym prosić Was wszystkich o poparcie naszego apelu, który jest odpowiedzią na dokument BBC, BBC Panorama Stadiony Nienawiści. Jak wierzymy, dokument ten był próbą przyczepienia łatki rasistów i antysemitów nam, Polakom, jak i antyreklamą samego turnieju Euro 2012. Czy z drugiej strony był to również element pewnej antypolskiej kampanii polonofobii, którą obserwujemy w mediach od kilku lat. Co najlepsze, tak zwane stadiony nienawiści okazały się być organizacyjnym sukcesem i co najciekawsze, pobiliśmy rekord, jeśli chodzi o liczbę kibiców, którzy oglądali zmagania na stadionach. Pobiliśmy ten rekord o 200 tysięcy, co daje ponad 1 440 tysięcy kibiców. I pobiliśmy rekord o 200 tysięcy, a poprzedni rekord należał do Anglików. Było to Euro 1996. Stąd nasz apel. Chcemy postawić sprawę jasno. W Polsce nie ma żadnych stadionów nienawiści. Natomiast jest jedna stacja nienawiści i jest nią BBC. Nasz list zostanie wysłany w 10 kopiach. Chcemy mieć pewność, że trafi we właściwe ręce. Ponadto kopia listy jest dostępna na naszym Facebooku i na stronie internetowej. List został podpisany przez wielu działaczy polonijnych. Jeśli chcieliby Państwo poprzeć nasz apel, proszę o podanie swojego imienia, nazwiska na adres e-mail lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem Facebooka. Mamy nadzieję, że właśnie tego typu działania pozwolą zwrócić uwagę na problem antypolonizmu w mediach.